Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Tyrusa II. No i dobra, sytuacja się troszeczkę skomplikowała, więc robi się ciekawie. I tak, zacznijmy może od... To jest niezła armia, patrzcie, dwa oddziały ciężkich rydwanów, sporo łuczników i procarzy. No to wiadomo, że shit, ale i sporo jazdy i sporo mieczy. I czy ja w ogóle zdołam się obronić tutaj? Tu mam 10 jednostek, a tu mam 27 jednostek kontra 20. No powinienem. Mam też sporo jazdy. Mam też sporo łuków, ale piechotę mam dużo słabszą i nie mam rydwanów. No spróbujmy się w tym merwie obronić. Tu posiedźmy chwilę. Mam nadzieję, że on się stąd wycofa tu. A ja chcę chyba pójść stąd. Nawet nie za bardzo mogę stąd iść, powiem szczerze. Bo muszę poczekać, aż tutaj się poprawi ład publiczny. Minus 90. 10 do military presence, czyli będzie minus 6. Mimo, kurde, tego budynku. Tu mógłbym zrobić miasto garnizonowe. Ale tu jest po prostu tak strasznie mało. Tego nie można rozbudować? Ciekawe. Mógłbym też zrobić tak, żeby na przykład wyskoczyć tutaj, poplądrować, dać się zrobić buntowi, poczekać chwilę, aż ten bunt urośnie i wtedy podbije się ład publiczny, zniszczyć bunt i wtedy szybciej by chyba to poszło niż w ten sposób. To jest moja kultura, spoko i rośnie. To spadnie do minus 3, to i tak będzie minus 7. Provincial instability to coraz mniejsze będzie. Ale jakbym na przykład zrobił tak. O, to jest pomysł. Bo wtedy poprawi mi się sytuacja też i tu. Bo tutaj też nie jest za dobrze, ale tutaj spokojnie się przed buntem powinienem obronić. Chyba tak zrobimy. Dobra, tu mam awans do zrobienia generała. Znaczy koali mojego. O, nowa umiejętność. Assassin. Sukces, critical, manipulacja, no to jest fajne. No żadne z tych rzeczy mi się nie podoba. Zróbmy mu to. Autorytet mu zwiększmy. Czy w Suzie chcemy coś zbudować? Budujmy. Tylko teraz czystego będę miał, kurde. Czystego. Ten budynek pod konie. Poczekajcie, może tu mi się uda zobaczyć. Skąd on się buduje? O to. Kawaler Stables. Budynki umożliwia. Tylko czy to wychodzi z tego? Czy z czego, kurde? To jest dobre. Królewskie baraki, a to jest tak trochę z tyłu, to ciekawe. Hm.
O, dobra, czyli już wiem, że z tego dnia. To z czego to się robi? Z tego na pewno nie, bo mam ten budynek. Wydaje mi się, że coś się może robić z tego. Jakaś jazda. Bo tutaj zbudowanie garnizonu to wiele nie zmieni w tym mieście. Szczerze powiem. To już wiem, że takie sobie public order zmniejsza. Czyli to, albo tu coś będzie jazda. Chociaż nie, w city center, że tak powiem. 700, a tu 800. Dobra, zróbmy to i zobaczymy, co będzie dalej. Aha, przepraszam. Tutaj mam z tego to. Trade caravan, z tego może być. Ale wcześniej mogło coś być. A tu co jest zbudowane? No właśnie, tutaj nic nie mogę. Z takich rzeczy. Tu mogę rozbudować garnizon. I to może nie jest zły pomysł. Tutaj. Po prostu kopalnię lepszą. Dobra. Czyli zrobimy tak. Zróbmy to i zobaczmy, co mi z tego wyjdzie. Jakże przebuduję potem. I zobaczymy, co to da. Technologia. Myślę, że dalej pójdziemy w to. Karawanę właśnie. No to mamy. Trainersów, koni. A może to jest z budynków farmowych będzie jazda jakaś. Temple tax. A, zobaczmy, co ja tu mam. Nie, tu są kozy jakieś. Ale może będzie z tego. Jest, zaraz. Z tego. Miasta na trzeci poziom, dobra, to jest dobre. A tu bonus do dyplomacji, ale z kasą będzie kiepsko. Przez dwie tury. Koszt wszystkich dygnitarzy i to się nie przejmuje. Dobra, zróbmy to, a potem to zrobimy. Zobaczymy. A teraz zbudujmy tu to, żeby mieć. Nie, nie będę teraz budował, bo tak, jeżeli oni tu przyjdą, to nie zdążę w 3 tury tego wybudować, więc nie ma sensu i stracę tylko kasę, jeżeli przegram. A jeżeli pójdą w następnej turze stąd, to wtedy ja tutaj to zbuduję. Dojdą tu. No będzie duża bitwa od Merw. Może jakiś tutaj w ogóle najemników zwerbować, słuchajcie. Partyjska jazda. No, ci już są lepsi, bo ci mają partyjski strzał. Spoko. 137 natura, to się nie opłaca. Dobra, nie opłaca się. Ale się nagadałem, kurde, tura 10-minutowa, bo. Dobra, wycofali się, super. I sejwujemy. Nic się nie wydarzyło. Dyplomaci nadal przybywają. Ok, czyli tu chcę zrobić, skoro on poszedł stąd, to. Tu się jeszcze werbują. I tu zróbmy wypad tu. Czy tu może na przykład robić wypad. Szybko mogę dojść w razie czego ataku Babilończyków tutaj.
A ci nie mogę teraz dyplomacji przeprowadzić żadnej. Tylko nie wiem, gdzie ten bunt się pojawi. Czy przy tym, przy tym. Dobra, zaryzykujmy, zróbmy tak. Tu się coś buduje? Nie, tu się nic nie buduje. Idźmy tu. Nie mogę nic plądrować. Dobra, i ład publiczny spada. Tu siedzimy sobie. Kasa mi spada. I tu czekam, kurczę. Tu jest słabo, bo tu muszę zbudować ten budynek zmieniający mi, no, kulturalny. A nie pamiętam, słuchajcie, gdzie tutaj jest pokazane, za ile tur to miasto się rozwinie. Minus 2 do rozwoju. Nie wiem. Nie wiem. Trochę mi się nie podoba takie siedzenie na tyłku. Mógłbym też szybko pójść na zniszczyć tą armię. I tak chyba zrobimy, słuchajcie. Pójdźmy jak naj... Olejmy to na razie. Najwyżej stracę któreś z tych miast. Ale potem je odbiję. Bo tak to będę siedział tu na tyłku milion lat. A ty się przesuń tu. Dobrze. No i tymi dwiema armiami na pewno zniszczymy to, zajmiemy to i potem to. Dobra, i to chyba tyle. 1300 w tej turze. Mogę podwyższyć podatki, spoko. A tu jeszcze dowerbuję tych takabare. Strasznie droga ta jednostka i słaba. Dobra, jeden oddział dowerbujemy. 352, ja cię kredyt. Ci nie są tacy dużo lepsi. Eastern Archers. Trochę lepsi w walce, ale dużo więcej kosztują. Też muszę je zlikwidować, bo to się nie opłaca ją ta jednostka. Kompletnie. To muszę zwrócić na to uwagę, żeby z czasem ich po prostu wywalić. No, to ci są lepsi. Dużo tańsi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, tak sobie zróbmy. No i tutaj, dobra, jest spoko, powolutku, powoli, tu się podwyższa. Tu się na razie nic nie dzieje. Z tego będzie trochę kasy chyba. O, ład publiczny do wszystkich prowincji, spoko. Dobra, i zobaczmy, co będzie dalej. Dobra, sejwujemy. No i teraz fajnie by się było spotkać tymi armiami. Czy zaatakować Susie. Tylko teraz jak zaatakuje Susie, to ten może mnie skontrować w następnej turze. I może być problem. Wolę najpierw zniszczyć tą armię jego. Tak. I potem tu wrócić. No, to jest 20 jednostek, kurde. Nie wiem, czy mi tu nie mogą zrobić kontrę z tego miasta. Przypadkiem. 8 na turę. Dobra, ale troszeczkę ten ład publiczny poprawiamy tym. Tu spada. Jeszcze mi spadnie, jak wybuduję tą jednostkę. Koniec tury.
Dobra, technologię mamy. No i teraz podwyższymy podatki z powrotem. Tu sobie zostawię miejsce, żeby w razie czego zwerbować jakąś jazdę, gdyby coś się działo. Tu jest bardzo dobrze. Tu w stolicy jest dobrze. Tu będzie bunt. Jeszcze nie w tej turze, tylko w następnej. Ty dojdziesz tu. A ty dojdziesz tu. Dobra, to ty się rusz pierwszy. Nie ma. Jest. Armia. Dobra, będzie bitwa o Artakone. 28 jednostek. Duża bitwa będzie. 28 kontra 37. Technologia. Chciałbym coś, żeby kasę mieć. No dobra, i tu się zbudowało, prawda? To mi nic nie daje. To zlikwidujemy w takim razie. Może to można tylko tu zbudować, cholercia. To już wolę coś takiego po prostu tutaj. Albo farmy, albo kopalnie. Zlikwiduję to. Wiem, że to trochę głupie, ale tak musiałem się przekonać, co i jak. Dobra, tutaj to z buntem sobie poradzimy, ale tutaj sobie na pewno nie poradzimy i stracimy któreś z tych miast. Dobra, a jak tu? Ci są spoko. Greetings, friend. We will speak together. Nie. Czy wy byście chcieli? Nie. Masageci. Czy jak tu jest trochę poprawa? Troszkę się chyba poprawia. Bo tu było chyba gdzieś minus 47. Dobra, zobaczymy. A, Gedrozja. Jeszcze to mnie interesuje. No ci naprawdę spoko. Greetings, friend. Let us use our time together in wisdom. Nie chcą. Trudno. Będzie się poprawiać pewnie. To może w związku z tym zróbmy tą technologię. Tak. Bonus do dyplomacji. Dobra, spróbujmy to zrobić. Troszeczkę ryzykownie, bo kiepsko z kasą. Dobra. Aha, nie mogę tego zrobić, bo ja muszę tu w Suzie coś wybudować w następnej duży. Poczekajmy. Zróbmy też coś, co się szybko zrobi. To nie. Tu 6 tur. Tego jeszcze nie mogę robić. A tam są fajne technologie. Dobra, dajmy to. Okej. Dobra, spokój. Sejwujemy. Tak ostrożnie ten odcinek, bo nie chcę tutaj się wpakować. Dobra, dwie armie dochodzą. Wy podejdźcie tu. A wy dojdźcie i zaatakujcie. Okej. No i wygramy tą bitwę. Ale stoczymy sobie. Będzie się zabawiada się ciekawie. Sporo rydwanów. O, i w lesie. No dobrze, że rydwanom będzie trudniej. Jeździe będzie trudniej. Zobaczymy.
Okej. Pogoda może być. Posiłki mi przyjdą z tej strony, tu. Dobrze, tu się ustawimy jeszcze w lesie. Dobra. To na flanki oczywiście. Median Spearman. To tak się ustawimy. Tu. Tak. Ta jazda tu oczywiście będzie w lesie. No i moja elitarna piechota tu. Na razie tak. I generał tu. Dobra. I rozpoczynamy bitwę. Podejdziemy sobie tutaj. A kurde, przeciwnik jak się ustawił z tyłu. No i poczekamy na resztę armii i za chwilę się zobaczymy. Ok, włączyłem zanim jeszcze moja armia doszła, bo chciałem wam pokazać tutaj potęgę mojej armii. Właśnie wychodzi z lasu. Trochę się to ciągnie. Specjalny Tomek dla ciebie. Zbliżenia długie. Jeszcze jak będą się lać, to też coś zrobimy. No, nieźle to wygląda chyba. Na lewej flance nowy generał z dwoma oddziałami swojej jazdy medyjskiej. Bakteryjskiej, przepraszam. A na prawej flance Cyrus właśnie z jazdą mediańską. Przeciwnik się tutaj po drugiej stronie lasu kłębi. Troszeczkę muszę. Tyle tego towaru jest, że musiałem sobie tutaj. O, widzieliście, co tu się stało? O, za dużo towaru. Tak, chcę się ustawić. Tak. Wysuńmy sobie troszeczkę po jednym oddziale włóczni. Tu. I tu. O, on jest tak ustawiony pod kątem. Dobra, wy się schowajcie tu w lesie. Jak ty się nazywasz? Nikululamus. Nikulum. Lamos, ok. No dobra, coś tu się dzieje. Dobrze, że z góry mamy trochę. Ok, zaraz ich tu zmasakrujemy. Pięknie się wystawili. No, będzie walka w lesie, będzie mało widać. Niestety. Cofnijmy łuczników w drugiej linii. I tu złapiemy rydwany. Co tu jest? Ok, kawaleria medyjska. Tutaj ładnie złapany oddział. Dobra. Już tu flankujmy ich. Dobra. I rozpoczynamy warcie. Walkę. Dobra. Rydwany rozwalone. Dobra. Tu się zagapiłem. Cyrus, dawaj tutaj szarże. Charge.
Tu jest gdzieś jazda, kurde. Tego nie widzę. Cyrus, kurde, może dostać łomot. Niedobrze. Dobra, potrzebne wsparcie na prawej flance. No widzicie, ja bym bardzo chciał wam pokazać to, co się dzieje, ale za dużo się dzieje. Dobra, tu taka bara. To powinniśmy zmieść. Tu są procarze. Tu jest baktryjska jazda i ją skontrujemy tym. Dobra, i wysyłamy elitarną piechotę, bo tu jest niedobrze. I tu w środku się przedzierają. Dobra, żyje generał. Rozwalił tą medyjską jazdę. Jak ty się trzymasz? Świeży. Dajmy ci to. O kurde, to są jeszcze miecze. Dobra, ty łamiesz to, ty łamiesz to. Ty się wycofaj. Taka bara. Dobrze, tu powinniśmy... O kurde, jak tu się linia mi złamała. Dobrze. To już olejcie, atakujcie tych. Wydaje mi się, że spokojnie sobie zniszczymy to. Szarżą. Niszczyć to, towarzystwo. Dobra, tu szarża, tak. Wy się wycofajcie. Tu są, kurde, procarze. Dobra, to tak. Okej, ten oddział piechoty zniszczony. Będzie. Tu jest, kurde, kawaleria jeszcze. Dobra, to jest generał i okej. Patrzcie, widzicie, jak mi, kurde, piechotę rozwalili? Dobra. Tu są slingersi. Tu zgonimy to towarzystwo. Dobra, ta jazda zniszczona. Dobra, tutaj też jest dobrze. Ta jazda też zniszczona, bardzo dobrze. Okej. Dobra, teraz wystrzelacie w tych. Już powinniście ich rozwalić. Dobra, i teraz tutaj trzeba łapać to towarzystwo. To lepiej chyba. Łapmy. Tutaj trzeba wesprzeć to towarzystwo. Tutaj leci oddział. Trzeba go zatrzymać. Tutaj jest kolejny. Dobra, i teraz szarże. Może tu w bok. Tutaj wesprzyjmy tyły. Dobra, starczy. Okej, tu okrążamy, a tu procarzy. Dobra, generałem teraz. Spróbujmy też coś zatrzymać. Kurde, nie, strzelajcie w ty. Dobra, teraz sobie popatrzmy, tak jak chcieliście. Dajmy tu umiejętność. No, w krzaczorach akurat nie będzie dużo widać. Kurde. Dobra, łamią się. Dobra. Mam nadzieję, że nie straciłem od tego oddziału, bo kurde, się wkurzę. Widzimy się za chwilę. Okej. No i zobaczmy, jak to poszło. Generał 202. No, ten oddział, kurde, dostał łomot jakiś straszny, a ten 380 narobał pięknie. Jakie małe straty. 210 procarze, byli na prawej flance pewnie. No i nieźle ta moja jazda medyjska. Tu 100, rydwany 238. Jak na taki frontalny atak, to całkiem, całkiem. No i nieźle ci nawet. Dobra, teraz jakie będą straty? Dobra, tu okej.
I tu median spearment stracenie. No dobra, jest nieźle. No, imperium się rozwinęło. Dobra, super. Super, super, super. No i teraz sobie troszeczkę pozamieniamy tu jednostki. Która kawaleria jest lepsza? Ale dobra, wiecie, ja już to sobie zrobię tutaj poza grą, bo nie będę was tutaj zanudzał konfiguracją armii. Ale na pewno Cyrusowi zrobię taką armię najmocniejszą. I dlaczego tu jest teraz minus 12? A 4 tury będzie tu bunt. A, bo zima, no tak. Okej. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.